Antek, dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj na ramówce Polsatu. Ty promujesz swój serial. Jakbyś miał tak w skrócie zachęcić swoich fanów i widzów do tego, aby odpalili drugą część Uroczyska, to co by to było? Uroczysko to jest taki serial, który udało nam się sformatować jako kryminalny serial, ale jednocześnie familijny. To znaczy staramy się, żeby nasze historie były mrożące krew w żyłach, żeby były straszne momentami i żeby te zagadki kryminalne nie były najtrudniejsze, ale też nie najprostsze. To znaczy, żeby faktycznie nie było takich treści i takiego kontentu, jak to się dzisiaj mówi, który mógłby być tylko dla dorosłych albo tylko dla dzieci. Staramy się, żeby rodzice siadali po prostu z rodzinami, z dzieciakami i razem mogli rozwiązywać te kryminalne zagadki, które są w Uroczysku. Słuchaj, ostatnio w mediach zaskoczyła mnie informacja, że wy mieszkacie we Wrocławiu. Czy to ma tylko i wyłącznie związek z serialem? Jeśli chodzi o Wrocław, to ciekawa historia, bo jako dziecko mieszkałem we Wrocławiu, wychowywałem się w Teatrze Polskim i w budynku telewizji, między tymi dwoma budynkami w zasadzie jako dzieciak gdzieś obcowałem właśnie z tym światem kultury, sztuki i ten Wrocław, tak zawsze pamiętam jako dziecko, jako takie miejsce pracy. I teraz do Wrocławia właśnie wróciłem również do pracy właśnie z tytułu Uroczyska, dlatego że no, to jest taki serial, który w pierwszym sezonie miał ponad 50 odcinków, teraz robimy kolejne, więc tej pracy jest naprawdę dużo. W zasadzie każdy wolny czas, no to staram się poświęcić rodzinie i jestem teraz w tym Wrocławiu i jest to troszkę inny klimat, inne życie niż tutaj w stolicy i bardzo mi to odpowiada. Wydaje mi się, że czasem po prostu spada na ciebie jakaś taka możliwość i po prostu czasem trzeba wziąć to, co daje życie, jak to się mówi, jak Bóg daje ci cytryny, zrób lemoniadę. I trochę tak to też było z tym Wrocławiem, że kiedy pojawił się teraz ten Wrocław, już ponad rok tam mieszkamy z Izą i staramy się żyć szczęśliwie. Antek, a czy to też nie jest taka trochę ucieczka od show biznesu dla was? Z jednej strony, no, można powiedzieć, że trochę to jest ucieczka od show biznesu, ale tak naprawdę no, ten show biznes też jest obecny we Wrocławiu w razie czego. To jest miasto, które żyje swoim tempem, innym tempem niż tutaj to wszystko się dzieje w Warszawie. Więc powiedziałbym, że no, ucieczka w jakiś sposób można tak to odczytywać, natomiast no, wynika ona po prostu z konkretnej roli, którą otrzymałem w tym serialu i akurat w tym mieście jest on realizowany, a że to Wrocław, który znałem, który jest pięknym miastem i który uwielbiam, no to tylko się cieszyć i dodatkowo w tym naszym Uroczysku prezentujemy te podwrocławskie właśnie miejscowości, absolutnie niesamowity dolnośląski klimat. Także tym bardziej polecam oglądać. Antek, teraz płynnie przejdę do kolejnego tematu. Moje gratulacje. Po raz drugi zostaniesz ojcem. Wspaniała wiadomość trafiła do mediów. Wy z Izą to potwierdziliście. Skąd pomysł, żeby właśnie potwierdzić te informacje te kilka dni temu? Dlaczego tyle zwlekaliście? Po pierwsze, to w ogóle nie za bardzo mieliśmy ochotę informować świat o tym, że Iza jest w ciąży, ale też będąc na festiwalu w Kudowie, festiwalu CZPL imienia Pawła Królikowskiego, który odbył się w tym roku, już była to 9. edycja, byliśmy obecni na festiwalu, zależało nam na obecności tam. No a jak już byliśmy w miejscu, gdzie naprawdę przyjechało w tym roku bardzo dużo ludzi do Kudowy Zdroju, to Iza była ze mną, widać było, że ten brzuszek już jest zaokrąglony, także ludzie podchodzili, bardzo miło to wszystko udało się no, w końcu tak no, dogadać z mediami, no bo nie ukrywam, to działa tak, że od razu tysiące nagle się ludzi odzywa i też udało nam się zmontować fajny filmik na Insta, który tak podsumowywał ten nasz festiwal, a że jednocześnie na tym
filmiku też widać było Izę, no to trzeba było już po prostu powiedzieć, jak jest. I też wydaje mi się, że to jest dobry moment przy okazji festiwalu, który też jest dla mnie ważny. Na zawsze będzie w moim sercu Kudowa, z uwagi na to, że to był taki skarb mojego taty. I cieszę się, że tak to się ułożyło. Komentarze o ciąży Izy już krążyły w sieci od początku roku, albo nawet i wcześniej. Na jakim etapie jest ta ciąża, jakbyś tak nam mógł zdradzić? W ogóle za dużo to nie chcę mówić, z uwagi na, wiadomo, to są delikatne sprawy zdrowotne, kobiece i tak dalej, więc wolałbym jednak zachować dla siebie te najważniejsze informacje, ale no na pewno będzie to w tym roku. Tak, a czy imię już macie wybrane? Mamy. Również prosiłbym jeszcze o odrobinę cierpliwości w tej kwestii. Tak jak mówię, to są nasze intymne gdzieś tam kwestie, które jak przyjdzie czas, na pewno z chęcią ogłosimy światu. Jasne, jak najbardziej to rozumiem. Antek, to jeszcze możesz tylko nam powiedzieć, jak twoja ukochana się czuje w tym błogosławionym stanie? Moja ukochana Izunia czuje się bardzo dobrze, ale no wiadomo, to jest trudny etap, tak? Jakby czuję się dobrze, ale też no to jest ciąża. To każdy, kto to przeżył, wie, że jest to bardzo taki delikatny czas, w którym kobieta wymaga, ma swoje potrzeby, swoją dietę i tak dalej. Powiem tak, znosi bardzo dzielnie Izunia tę ciążę, bardzo się też cieszy z niej i raczej tak staramy się z radością podchodzić do tego maleństwa, które już niedługo będzie z nami. A czy wy maluszka chcecie wychowywać we Wrocławiu, czy wrócicie do Warszawy? Bo wiesz, też tutaj masz rodzinę. Wiesz co, nikt nie zna przyszłości i my też nie wiemy, jak będzie zawodowo wyglądała nasza sytuacja. Moja sytuacja na ten moment... Jestem we Wrocławiu i wydaje mi się, że jeszcze przez dłuższy czas chcę tam mieszkać. Tam mam zajęcie i jest tam dobrze we Wrocławiu. Antek, nie jest tajemnicą to, że wokół twojej osoby było sporo się działo. Jak ty się czujesz na chwilę obecną? Czy jesteś szczęśliwy, czy inaczej patrzysz na wszystkie medialne doniesienia i inne sprawy? Jak to jest z twojej perspektywy? Z mojej perspektywy to trochę wygląda to tak, że staram się też nie żyć życiem innych osób. Staram się żyć swoim życiem i... zdaję sobie sprawę z wielu opinii, z różnego rodzaju pretensji, hejtu jakichś, który się tam wylewał w ostatnich latach, z różnych powodów rozmaitych. Naprawdę, każdemu polecam przeżyć własne życie po swojemu i są różne etapy w życiu. Czasem coś nam nie wychodzi. Dobra, to trzeba się czasem cofnąć, czasem trzeba coś załatać, naprawić. Są różne sposoby, żeby radzić sobie z problemami. Ja miałem ich w życiu, mogę powiedzieć dzisiaj, no dużo i nadal nie mówię, że problemów nie mam, bo mam i niektóre tematy są w dalszym ciągu niewyjaśnione, ale na ten moment koncentruję się na tym, co jest dla mnie najważniejsze, czyli na mojej ukochanej partnerce i na tym, żeby po prostu nasze dziecko było zdrowe. Dlatego więcej na ten temat w ogóle chciałbym na ten moment nie mówić i liczę po prostu na to, że wszystko się dobrze ułoży, a jeżeli masz jakieś pytania zawodowe, to służę. Dobrze, ja jeszcze, w sumie to będzie powiązane trochę z pracą zawodową, bo ty też jesteś aktywny w social mediach, czy gdzieś... Oj, nie przesadzaj. Oj, nie, właśnie ale ostatnio... prowadzisz Instagram. Nie prowadzę, dobra, ale na przykład to, jak prowadziłem Instagram parę lat temu, a to, jak robię to teraz, no to też jest taka kwestia jakiegoś takiego wyrobienia sobie własnego sposobu na to, bo można też, tak jak miałem jakiś czas temu, że codziennie się coś wstawiało, albo co chwila, każda relacja z jakiegoś ważnego przedsięwzięcia czy planu zdjęciowego, trzeba było od razu pokazywać czy chwalić się i jakby taki etap też miałem za sobą.
Okej, no dobra, i ten Instagram cały czas jest tym samym, powiedzmy, Instagramem, ale który się cały czas zmienia tam w środku, kotuje. I dzisiaj mam takie poczucie, że nie wiem, jak jest, tak jak ostatnio właśnie jest festiwal, to chcę wspierać festiwal. Jak na przykład było jakieś wydarzenie dla mnie istotne, to też ewentualnie się wypowiem. Ale też w ogóle odchodzę od tego, żeby celebryci wypowiadali się na każdy temat, bo jest to coś, co mnie strasznie drażni. Nie mówię, że sam tak nie miałem, czy taki nie jestem, czy taki nie byłem, ale staram się dzisiaj nie zajmować się wszystkim dookoła, tylko koncentrować, fokusować na konkretnych zadaniach, na tym, co dla mnie ważne i czasami po prostu inaczej się nie da. A pokazywanie Dzidziusia na Instagramie, tak czy nie? Ustaliliście już coś z Izą albo też, wiesz, jakieś różnego rodzaju reklamy? Bardzo wątpię, ale lepiej nie mówić nie, bo nigdy nie wiadomo, co się w życiu stanie. Ale no nie, to nie jest klimat raczej nasz. Więc ale zresztą zobaczymy, nie wiem, chyba nie chcę też za dużo wymyślać na ten temat, bo no tak jak mówię, to nie jest akurat Instagram, to nie jest jakby teraz jakiś temat w ogóle moich zainteresowań, ani jakby im bardziej widzę też jakby na czym polega kreacja rzeczywistości tam, jak każdy sam kreuje siebie, to tak naprawdę my już nie wiemy, czy prawdą jest to, co tamten, to nasze bożyszcze do nas mówi, czy ta nasza gwiazda, czy ktoś. Wiesz, poza tym dzisiaj też każdy ma telefon, każdy może być gwiazdą. Antek, ostatnie pytanie i już kończymy, bo tutaj kolejka dziennikarzy się ustawia. Nie jest tajemnicą to, że ty masz przyrodniego brata. Czy chciałbyś, aby twój drugi Dzidziuś miał kontakt z Wincentem w przyszłości? Wiesz co, wierzę, że kiedyś wszyscy usiądziemy przy jednym stole, może w ten sposób powiem. A mój przyrodni brat, tak, faktycznie, nawet ostatnio się widzieliśmy też przy okazji festiwalu, ale to prywatna osoba, także wolałbym o tym nie rozmawiać. Jest wszystko w porządku. A wpis Joanny dotyczący ciąży Izy zaskoczył cię? Pozytywnie lub negatywnie? Może powiem tak, nie powiem tak. Nie wolę w ogóle nie komentować tych sytuacji, bo tak jak myślę, że Joanna nie chciałaby, żebym właśnie komentował ją, ja nie chcę, żeby ona komentowała mnie, może tak na ten moment niech to zostanie. Dobrze, Antek, ja ci dziękuję za rozmowę i co, życzę dużo zdrowia dla Izy, dla maluszka i dużo przespanych nocy. Dzięki. Dziękuję bardzo.